Witam serdecznie w kolejnym odcinku Inżyniera Programisty. Z mojej strony będzie to już ostatni odcinek serii korkociągów, korpusów i wszystkiego, co z tym w ostatnim czasie było związane. Natomiast wszelkie pozostałe opowieści w związku z tym zakończeniem tego tematu, z innymi tematami, z zaistniałą sytuacją oraz ogłoszeniem, które ostatnio pojawiło się na portalu Wykop oraz profilu Facebook, będą na koniec filmu, żeby tutaj jakby tego wstępu bardzo nie rozciągać. Zatem powiedziałem w ostatnich dwóch odcinkach o czymś takim, żeby spróbować zaproponować alternatywne wykonanie odlewanego korpusu, ale w formie takiej, aby wykonać go z części, które będą wykonane metodą, czy też obróbki skrawanie metodą ubytkową, na przykład CNC. I może z pozoru ktoś powie, że za bardzo w tym sensu nie widać, z racji tego, że wiadomo, że to będą bardzo duże koszta z wykonania takich części, tym bardziej, że pewne jakieś tu obciążenia również są, trzeba to sprawnie coś takiego przemyśleć. Natomiast jakby to ćwiczenie miało za zadanie troszkę inny cel postawiony, mianowicie taki, żeby zrobić i podejść do tego tak, aby uzyskiwać kolejne detale przy możliwie najmniejszej stracie materiału, czyli żeby uzyskiwać najmniej możliwie wiór, czyli jakby zachować tą objętość wyjściową z półfabrykatu, wymuszało na osobie, która takie ćwiczenie chciała zrobić, żeby poszukać różnych katalogów, różnych półfabrykatów. No i na przykład w takim przypadku mam tu jakieś przykłady ściągnięte. Jeżeli chodzi dlaczego taki, a nie inny katalog, to po prostu jest losowo wybrany z internetu. Tu jest akurat firma Adamet, która ma, działa w całej Polsce, jeżeli chodzi i dostarcza na przykład różnego rodzaju profile, rury, pręty, różnego rodzaju kształtowniki wykonane właśnie w aluminium, miedzi, mosiądzu, brązu, żeliwie. No i tutaj macie przykładowe na przykład rodzaje wyrobów, czy z miedzi, czy z aluminium, z brązu, mosiądzu, żeliwo, zakresu usług i tak dalej. Widzicie, jaki jest rodzaj materiału, jakie są standardowe wymiary, no i jakie są dostępności w jakich materiałach. No i teraz, żeby dalej iść krok, no to jeżeli widzicie, jakie są materiały dla danego półfabrykatu, który byście chcieli wykorzystać, no to również trzeba skorzystać z jakiejś normy. Powiedzmy, że mamy tutaj, już teraz abstrahuję od tego projektu, ale powiedzmy, że potrzebujemy pręta FI4, no ale jest dostępny w aluminium NAW2011 oraz 6060. No i na przykład mamy kartę techniczną przykładową, również ściągniętą zupełnie losowo z sieci. No i mamy dane techniczne, jeżeli chodzi o aluminium ENAW, no i pręty dostępne. Widzimy, jakie są wytrzymałości w zależności na przykład od średnicy pręta, jak one wyglądają, ten stop aluminium, jaki jest, jeżeli chodzi o obróbkę, o pokrywanie, o odporność korozyjną, o spawanie. I w ten sposób poprzez różne karty techniczne można się podowiadywać, czy dany materiał będzie wystarczający do naszego projektu, czy też będzie spełniał jakieś postawione przez nas wytyczne. I właśnie to na celu tak naprawdę miało tutaj, aby troszeczkę poszperać, pokombinować, popróbować, poszukać różnego rodzaju części. I teraz z racji tego, że tutaj widać mniej więcej, jak ten korpus wygląda. Już teraz przejdziemy, skupimy się na samym korpusie. Widać, że troszeczkę tej kosmetyki jakby z mojej strony też tutaj przyszło, przez co jakby na starcie widać, że no nie do końca zadbałem o to, aby uzyskać najmniejsze ilości strat, czyli żeby tych strat materiału było jak najmniej, ponieważ widać jakieś zakruglenia, się pojawiają jakieś rowki. I teraz tak, kwestia jeszcze, jak do tego podejść, bo zapewne ktoś z Was zacznie to oceniać, że może to bym zrobił inaczej, że tutaj ten węzeł na przykład jest niezbyt dobry. My to sobie będziemy po kolei za chwilkę omawiać. Natomiast tutaj chciałbym zaznaczyć jedną rzecz. Jest to swego rodzaju prototyp. Jest to moje pierwsze podejście i ja sobie w jakiś sposób to w głowie wyobraziłem, jakbym to na sam początek rozgryzł. I teraz nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli ktoś by stwierdził, że widzi miejsce, gdzie on by zrobił to w sposób inny i być może lepszy, no to jak najbardziej tutaj również można takie korekty robić, a będzie bardzo łatwo robić korekty, ponieważ idziemy na kolejne części, jeżeli chodzi o opracowanie. I teraz tak, tutaj mamy rysunek, który wykonywaliśmy tam w jednym z poprzednich odcinków tego korpusu, który był odlewany. I teraz, żeby mniej więcej
przedstawić Wam, co ja tutaj nawywijałem i w jaki sposób dobierałem półfabrykaty i jak wykonywałem części, mam tutaj takie pewne dane. Czyli na przykład zaczniemy od podstawy. Teraz będę pokazywał, co to jest ta podstawa w moim tutaj tym rozumieniu. Jest to ten fragment. Tutaj widać ten zaznaczony w tym prostokącie. I teraz tak, do wykonania tego półfabrykatu użyłem rury FI45 o grubości ścianki 12,5 mm i długość 14 mm z racji, no, naddatku na wykonanie. No i teraz powiedzmy, że użyłem sobie z aluminium z jakiegoś wybranego stopu, no i sobie określiłem, jaka jest objętość tego półfabrykatu przed obróbką i po wykonaniu tego detalu w wymiarach nominalnych oczywiście, jak uzyskałem objętość, co pozwoliło mi oszacować, jaka jest taka orientacyjna, powiedzmy, mniej więcej strata materiału. Czyli widać, że tutaj z tej rury musimy 70% materiału usunąć, żeby uzyskać pewien kształt. Teraz jak ten kształt wygląda? A wygląda w ten sposób, tu jest przygotowany rysunek. I teraz w momencie omawiania poszczególnych etapów, jaki powstawał ten korpus, będę Wam pokazywał rysunki, które tutaj są zrobione. Oczywiście są tutaj pewne błędy, niektóre są celowo, niektóre być może, jeżeli czegoś nie wyłapałem, natomiast tak, opisów do rysunków nie ma, to wynika jakby z innych rzeczy, dlaczego tych opisów nie robię. Tabelka jest tylko w zasadzie symbolicznej i chropowatości RA tutaj faktycznie wszędzie brakuje, tam gdzie są dodatkowe chropowatości, jeżeli jest chropowatość ogólna i pozostałe, zapomniałem dodać tych wartości w nawiasach potrzebnych. Także tutaj jakby już tego, na to nie zwracajcie uwagi, to znaczy powinno być, a tutaj tego nie umieściłem. I teraz tak, powiedzmy, że mamy ten rysunek właśnie tej podstawy, czyli mniej więcej widać, jaka miała rura, tak jak było powiedziane, jaką miała średnicę, ile tej średnicy zostało. No i tutaj trzeba było sporo z środka usunąć, żeby mniej więcej ten kształt tutaj odwzorować. I teraz powiedziałem, że są tu pewne błędy. I teraz zobaczcie tutaj na taki szczegół. Mianowicie, widzimy, że średnica wewnętrzna, ja sobie założyłem wymiar 39,7 w plusie 3 dychy. Czyli jeżeli chodzi o tą średnicę, jak uzyskamy, to wykonawca tego elementu powinien się zmieścić w wymiarze od 39,7 do fi 40. I teraz zobaczcie, tutaj mam wykonane takie pogłębienie po to, aby było w prosty sposób możliwe wykonanie otworu tutaj z nacięciem stożkowym pod wkręt do wykonania montażu tej podstawy do kolejnych części tego korpusu. I sobie zrobiłem takie, tutaj można powiedzieć, na zasadzie takie jakby szczeliny, przefrezowanie, żeby tutaj wykonanie tego otworu było łatwiejsze. I teraz zobaczcie, ja sobie nadałem wymiar graniczny 39,5 w plusie 3 dychy. I teraz co się tutaj okazuje? Okazuje się, że maksymalnie, jeżeli to ten otwór zostanie wykonany w odchyłce minimalnej, czyli zostanie zrobiona 39,7, a na przykład ta szczelina zostałaby wykonana w odchyłce maksymalnej, czyli 39,8. Czyli to wyfrezowanie, to wcięcie jest głębsze niż ten średnica tego otworu. I teraz co się może wydarzyć? Może być taka sytuacja, że o ile tu mamy aluminium, I nie jest to jakoś, powiedzmy, w tym przypadku materiał taki, który mógłby nam narobić dużo problemów. Natomiast gdyby ktoś nieuważnie, na przykład z racji tego, że widzi, że jest materiał niewiele do usunięcia, nada duże wartości, na przykład posuwu dla narzędzia, może się okazać, że w przypadku, gdybyśmy tu mieli na przykład jakiś twardszy materiał, może na przykład zniszczyć freza, który by tutaj wchodził. Także tutaj mamy taką pułapkę, jeżeli chodzi o te wymiary. Ciekawy jestem, czy ktoś na początku jakby w ogóle zwracał na to uwagę, że takie problemy również mogą się tworzyć. I teraz druga sprawa. Kwestia oznaczania wymiarów otworów, czy wymiarowania otworów stożkowych pod wkręty właśnie zubem stożkowym. I teraz tak. Ja na przykład jakby swoje podejście jest takie, że wymiaruję zawsze średnicę zewnętrzną od wejścia po to, abym w zależności czego potrzebuję miał zagwarantowane, czy łeb faktycznie będzie, powiedzmy, się w miarę licował z powierzchnią płaską, gdzie znajduje się ten otwór, czy ewentualnie będzie zagłębiony. Natomiast niektórzy uważają, że lepiej wymiarować wysokość, co też jest pewnym jakimś rozwiązaniem, pewnym jakimś pomysłem. Natomiast jestem ciekawy, jakie jest wasze
podejście, jaki sposób wymiarowania tego typu otworów najczęściej stosujecie, z którym się najczęściej spotkaliście, to już na temat komentarzy pod filmem w ramach takiej, powiedzmy, też ciekawostki. Dobra, to mamy pierwszy temat zrobiony, teraz idziemy temat wyżej, czyli tutaj te słupki, więc idziemy kolejny wiersz i teraz tak, użyłem półfabrykatu pręt FI7, długość 47 mm, znowu przykład jakiegoś materiału, żeby nie było, również ściągnąłem jakieś karty techniczne, przykładowo w ogóle z innej firmy, karta techniczna takiego aluminium, także warto sobie, jeżeli coś szukacie, sobie mniej więcej poczytać, co to za materiał, jakie on ma parametry, jakie wymagania, czy się nadaje na obróbkę, czy nie, czy jest trudny, czy na przykład jak jest z korozyjnością, z obróbką później i tak dalej. No, na przykład jeszcze tutaj jest też ten sam materiał, ale karta techniczna innej firmy, także też tutaj no, to, co tam z Google łatwo się uda wyciągnąć. I to jest jakby rozwiązanie na brak dostępu do oryginałów norm. No bo wiadomo, jakby podstawa jest norma, czyli bierzemy normę 755, no i w zależności od czego dokładnie potrzebujemy, to tak bierzemy jakby arkusz tej normy i szukamy interesujących nas rzeczy. O ile jesteśmy w pracy, prawdopodobnie mamy dostęp do takiej normy. Jeżeli robimy coś, powiedzmy, na projekt, na studia, być może będzie w bibliotece. Jeżeli nie, w poradnikach mechanika. Jeżeli nie, no to wtedy jak sobie poradzić? Właśnie najprościej szukać materiałów, pisać na podstawie jakiejś normy i zwykle producent będzie dawał informacje, w jakich danych, według jakich parametrów on ten oferuje jakiś dany materiał w danym gatunku. No i to jest na przykład sposób na to, że nie mamy dostępu do normy, a chcemy poszukać danych materiału jakiegoś elementu. Dobra, no i teraz powiedzmy tutaj akurat tak się złożyło, że detal jest w miarę prosty, jeżeli chodzi o te słupki, no i tutaj już strata zaledwie 29,5%, czyli można powiedzieć niewiele. Oczywiście są tu zadane naddatki do tego i teraz już przejdziemy sobie do rysunku tego słupka i zobaczymy, jak on wygląda dla tego projektu. No i to właśnie tutaj przykład, co powiedziałem, że ta chropowatość R1.25 powinna się tu pojawić w nawiasie, tego zabrakło. I teraz tak, ja sobie tutaj założyłem, że będę miał pasowanie na zasadzie pasowania mieszanego, czyli o tym się dowiemy, jak przyjdziemy do kolejnej części. I jest tu dodatkowy zrobione takie, można powiedzieć, rowek. Ktoś zada pytanie, po co ten rowek? Jedno rozwiązanie jest takie, żeby oddzielić jakby powierzchnię nieobrabianą na daną tolerancję, czyli powiedzmy tylko na tym wymiarze potrzebuję mieć FI6, M6, natomiast na dalszym wymiarze FI6. Jeszcze tutaj nie powiedziałem według jakiej normy. Ja sobie tutaj wszystko to liczyłem i dobierałem. Dlaczego tutaj słowo klucz jest liczyłem? To też zobaczycie na końcu tego mojego tutaj materiału. Robiłem tutaj wszystko w oparciu o normę ISO 27668. W odchyłce tutaj w klasie M, czyli średnio dokładnej. I teraz jak sobie wrócimy do tego materiału, no to inna będzie tolerancja dla FI6, czyli powiedzmy od rowka w dół, a inna dla FI6 M6. Oczywiście można było ten rowek pominąć i wtedy robi się taki manewr, że mianowicie ustala się, czy w inny sposób się oznacza, na przykład jakąś linią łańcuchową, kreskową i na tym jakby wtedy obszarze wymiaruje się ten obszar, czyli jak daleko ma być ta dokładna średnica tolerowana do pasowania i wtedy się również oznacza w sposób taki. Tutaj dodatkowo zrobiłem takie podcięcia po to, żeby tam dobrze wskoczyło w tą pokrywę tutaj, żeby można było tym wkrętem ściągnąć. Te wymiary są, można powiedzieć, troszkę za bardzo dokładne, natomiast jakby w momencie dalszych prac nad tym prototypem można by ten element tutaj, tą kwestię zastanowić się nad tym i poprawić, żeby, no można powiedzieć, tutaj nie bardzo się wysilać nad dłubaniem, powiedzmy, takich wymiarów. Także to jest taka kwestia dalsza. Idziemy na kolejny element, czyli teraz tutaj fragment, zrobiłem sobie takiej beleczki, do której będą spinane pozostałe, czyli jesteśmy teraz tutaj w tym miejscu, dokładnie chodzi o tą beleczkę.
I z kolei do tej beleczki użyłem płaskownika 18 na 10, długość 42 i tutaj z kolei dużo rzeźbienia było w tym, dlatego strata wynosi prawie 90%, czyli można powiedzieć, że trochę tego materiału poszło w wióra. I teraz idziemy sobie do dokumentacji i mamy rysunek wykonany tej beleczki, czyli ogólnie widać po pierwsze bardzo dużo materiału nam uciekło po to, żeby zejść średnicy z tego wymiaru, jeszcze raz sobie przypomnę, z wymiaru 18 na 15,8 i potem tutaj na wymiar 9. Także tutaj duży materiał trzeba było usunąć, dodatkowo jeszcze promienie, otworki, no i duży otwór w samym środku, otwór również pasowny. Do tego chropowatość, tu jest ta sama przypadłość, że tu w nawiasie jeszcze powinna być ta chropowatość R1.25, czyli tutaj w ramach uzupełnienia tego błędu po prostu mówię, że to powinno tutaj zostać umiejscowione. I teraz jeżeli chodzi o pytanie, dlaczego tutaj jest takie coś dziwne zrobione. Ja sobie wymyśliłem, że w trakcie pracy tego korkociągu, jeżeli będziemy, to i tak tutaj ten węzeł działa nam na ściskanie. Czyli ogólnie rzecz biorąc, w poprawnej pracy tego korpusu nie ma ryzyka, żebyśmy tutaj wydarli jakby fragment tej podstawy z tymi słupkami. One tutaj, przypominam, są skręcone na wkręt. Natomiast tutaj, żeby na kosmetyce trochę zyskać i już nie eksponować w jakiś sposób tych wkrętów, zrobiłem po prostu połączenie tutaj na wcisk. Ale z racji tego, że mamy teraz do czynienia z bardzo różnymi zaawansowanymi klejami do metali, które potrafią uzyskiwać naprawdę bardzo mocne połączenia, tym bardziej, że działa nam tutaj to naściskanie, więc jest to za zadanie zrobienie szczeliny na wypełnienie tutaj, na podanie kleju. W zależności od rodzaju klejów muszą być zachowane pewne szczeliny, ale jakby tutaj już tego tematu nie rozwijam. Jeżeli kogoś będzie to interesowało, jak wpiszę w Google odpowiednie kleje do połączeń metalowych, to wtedy w zależności od producenta, od rodzaju klejów będą się pojawiały informacje na temat, jaka jest wymagana szczelina do tego, aby połączenie klejone uzyskało swoje odpowiednie właściwości wytrzymałościowe. I teraz ktoś może zadać pytanie, to jak tutaj mamy otwór pasowny 6H7, czyli musi być w miarę, powiedzmy, dokładnie wykonany, a ja chcę tutaj jeszcze w środku robić rowek na Fi6-4. Są różnego rodzaju frezy o bardzo niewielkich średnicach, można takim frezem wjechać i przez taką zwaną interpolację kołową sobie tutaj taki rowek wyrzeźbić, także nie jest to nawet dla otworków Fi6, czyli się wydaje, że bardzo niewielki otwór, nie jest to w dzisiejszych czasach problemem, żeby coś takiego zrobić. Kwestia, czy faktycznie ten materiał tutaj, który sobie zaproponowałem, 60-60, raczej nie powinno stawić problemu, tym bardziej, że tutaj nie wymaga jakichś bardzo specjalnych odchyłek wymiarowych, więc ani chropowatości, więc nie powinno to stanowić problemu, żeby coś takiego tutaj takiego zrobić. Co prawda, jeżeli chodzi o koszty wykonania i tak dalej, no to już jest jakby inna bajka, natomiast my jakby tutaj ekonomią w tym momencie, tą konkretną ekonomią się nie zajmujemy. Dobra, także tutaj chyba nic szczególnego więcej nie ma, co by tutaj można było o tym powiedzieć. Gdyby ktoś coś zauważył, to zgłaszać to w komentarzach, gdyby się coś tutaj dziwnego nagle pojawiło. No to lecimy do kolejnej części i mamy tulejkę. I teraz ta tulejka, jak sobie wejdziemy na model, no to jest ten element, który tutaj widać, który wychodzi, przechodzi przez niego ta listwa zębata i sobie ją teraz tutaj sprawdzimy. Czyli użyłem półfabrykatu, znowu rury Fi16, grubość ścianki 3 mm, długość 47. No i tutaj z kolei przy tej obróbce, którą zaproponowałem, przy tym kształcie, uzyskałem 62% straty. Czyli też można powiedzieć, ponad połowę materiału poszło w wióra. Także widać, z jakimi problemami w przypadku takich zastosowań jest obróbka właśnie skrawaniem. Chodźmy teraz znowu do dokumentacji. No i mamy znowu rysunek tej rury, czyli
proste przetoczenia, średnica na wymiar, żeby... Dlaczego taki tutaj dokładny w plusie wymiar dodałem zaledwie 500? Po to, aby tutaj nie uzyskać zbyt cienkiej ścianki przy wykonaniu tutaj tego przefrezowania. Gdyby na przykład ktoś dopiero zaczynał przygodę z rysunkiem i nie do końca sobie wyobrażał, jak to jest, że tutaj wszędzie fitu jest 12-14, z racji tego, że to jest przefrezowanie proste, nie jest przefrezowanie jakby po obwodzie, czyli dokładnie to, co widzimy tutaj na tym rysunku w izometrii, że dlatego tutaj, gdyby ktoś myślał, że się pomyliłem i zapomniałem fi, tutaj to fi wynika z tego, co dokładnie znajduje się na modelu, czyli tutaj jest pod tym względem jak najbardziej prawidłowo do tego chropowatości. I teraz tu się można zastanowić nad jednym takim tematem, mianowicie robimy fi 13,5H6 na wymiar 8 plus minus dycha z dokładniejszą chropowatością, to ta sama sytuacja powinna być w nawiasie. I teraz taki szkopuł, mianowicie jeżeli robimy dokładniejsze chropowatości, oczywiście na H6 może to nie byłoby konieczne, ale gdybyśmy na przykład mieli to pasowanie jeszcze w niższych klasach o dokładniejszych chropowatościach, warto wtedy również przemyśleć, czy nie są nam na przykład potrzebne jakieś podcięcia, aby łatwiej było wyjść z narzędziem, które daje nam daną chropowatość. Chodzi o to, że gdy na przykład potrzebujemy wykorzystać do jakiegoś momentu powierzchnię, no to tutaj będzie pewien problem, bo będziemy zbliżać się do ścianki i tutaj już trzeba jakby nad tym panować, co się tutaj dzieje w tym miejscu. No ale to jest, mówię, taka dygresja, to też bardzo dużo zależy od jakby konkretnego przykładu zastosowania. Tutaj jakby to wielkim problemem nie będzie, ponieważ tolerancje wymiarowe i tak są dobrane, że praktycznie na zero chyba tutaj nie będzie tak. Czyli jeżeli sobie później zobaczymy na razie pokażę Wam to w modelu. Chodzi o taką sytuację, że przy montażu tutaj tego łącznika do tej beleczki, tu jest zrobiony na wcisk do tej tulejki, żeby się to wszystko razem trzymało dobrze. Przy montażu nie zajdzie sytuacja tak, aby tutaj ta powierzchnia tej tulejki licowała się z powierzchnią tej belki. Po prostu to wynika z narzuconych przeze mnie wymiarów i tolerancji wymiarowych, które można sobie prześledzić w tym dokumencie. Mam nadzieję, że nigdzie się tutaj nie pomyliłem, może ktoś ewentualnie to sprawdzić, zweryfikować. I z tego tytułu też tutaj nie ma jakby potrzeby dodatkowego rzeźbienia, ponieważ jeżeli nawet by tu był problem z dojściem tego narzędzia, to i tak nie będzie to przeszkadzało w prawidłowym funkcjonowaniu. Z racji tego, że też jest tutaj pasowanie, to i tak montaż byłby wykonywany z jakąś pomocą, z jakąś na przykład czymś wspomagającym ten nacisk, dlatego też nie stanowiłoby to większego tutaj problemu. Dobra, lecimy dalej. I tutaj będą chyba największe, jakby można powiedzieć, wątpliwości co do tego rozwiązania, mianowicie chodzi o łącznik. Wykorzystałem płaskownik 35 razy 4, długość 60 mm, tyle by było potrzebne. No i znowu strata bardzo duża, 74%. Chodźmy do dokumentacji. Tak wygląda teraz ten łącznik. I teraz znowu można tutaj się zastanowić nad jedną rzeczą, którą widać na samym początku. Mianowicie taką, że mamy tutaj w pewnym miejscu bardzo cienką ściankę, zaledwie 6 dyszek. I ta ścianka, tak jak to już widzieliście w modelu, jeszcze nie tu, tylko tu, w tym modelu łączy się tutaj na wcisk z tym przefrezowaniem, które było wykonane w tej tulejce. Tak sobie po prostu jakby na sam początek wymyśliłem. I pierwsza obawa, jaka może się komuś tutaj nasuwać, czy w momencie wyciągania, czy też działania naciskiem na tę powierzchnię poprzez rączkę, czy tutaj nam się nie zrobi coś dziwnego, że wytrzymałościowo tu będzie problem. No ktoś z drugiej strony pomyśli, skoro tu jest na wcisk, skoro tu jest w miarę ciasno i pasownie, no to być może to wyfrezowanie i ten wcisk będzie tutaj trzymał, unieruchamiał to, dodatkowo dojdą czpienie, które będą łączyły, więc one też będą zapobiegały odchylaniu się w trakcie działania tych łączników, więc teoretycznie nie powinno być problemu. Również tak mi się wydaje, że tego problemu być nie powinno, ale skoro tutaj zaznaczyłem, że wykorzystuję do tego tematu płaskownik 4 mm, więc tak naprawdę nie ma tutaj przeszkód, żeby zejść z tym wymiarem nie 3,5, a dać 3,8 i wtedy z automatu uzyskujemy dodatkowe 3 dychy, czyli gdybyśmy to jeszcze pociągnęli, to wyfrezowanie płytsze, co byśmy wtedy mieli innego? Mielibyśmy tylko tyle, że może nie byłoby tego takiego
powiedzmy, przejścia, kwestia, czy się komuś to podoba, czy nie. No powiedzmy, że mi się to jakby tak wymyśliło i mi się to na pierwszy rzut oka spodobało, może gdybym to zobaczył, na przykład wykonany prototyp takiego elementu w rzeczywistości, to może wtedy bym zmienił zdanie, że jednak nie jest to takie wcale fajne. Nikomu by nie przeszkadzało, gdyby jednak to było miało większą grubość i wystawało poza ten obrys. Może byłoby ciekawsze, kto wie. Trzeba by to sprawdzić. I wtedy faktycznie można by było lepiej tutaj zapanować nad tym wymiarami, nad tym wciskiem i uzyskać też lepsze właściwości wytrzymałościowe przy mniejszym jakby tu reżimie wymagań w niektórych miejscach, które tutaj zostały jakby ujęte. I teraz jeżeli chodzi o jakby sam sposób wymiarowania, to myślę, że tutaj nic szczególnego się nie dzieje. Gdyby ktoś miał jakieś wątpliwości, pytania, no to wtedy śmiało mówić, czy też pisać bardziej. No i możemy chyba przejść już dalej, czyli mamy podsumowanie. Czyli teraz tak, objętość całkowita użytych półfabrykatów, czyli sobie pododawałem wszystko, co tam użyłem, i objętość gotowego korpusu. Czyli w sumie, jeżeli sobie to tak poddajemy, wyciągniemy, to się okazuje, że na użyte półfabrykaty straciliśmy 70, prawie 3% materiału. I co nam daje to do zrozumienia? Ano daje nam to tyle, że faktycznie, jeżeli chcemy to produkować w formie do takiego elementu, który no jest, ma bardzo proste zastosowanie, obróbka skrawaniem nie jest no najlepszym sposobem do podejścia tworzenia takich. No widać tutaj ewidentnie, że wtrysk ciśnieniowy jest tutaj jak najbardziej no, pożądanym sposobem obróbki, czy też uzyskania takiego korpusu w formie odlewania. I dodatkowo, co tu możemy powiedzieć? No tutaj mamy stałe koszty w związku z tym, że musimy mieć dużo różnych zabiegów przy takim układzie, przy takiej konstrukcji, która de facto w pierwszej kolejności musiałaby być sprawdzona i zweryfikowana. No i jak to w życiu wiadomo, skoro to jest prototyp, to na pewno by tu wniesiono pełno poprawek, a może by znaleziono jakieś ciekawsze inne rozwiązanie. Po zastosowaniu tych poprawek, no to wiadomo, można powiedzmy uruchomić produkcję seryjną. No to wtedy mamy stałe zamówienia, stałe pręty. I teraz tak, mogłoby się okazać, że niektóre te elementy można tak dojść do ładu z tymi półfabrykatami, że używać jednego rodzaju półfabrykatu, no bo wiadomo, że powiedzmy, ja tu poszedłem do tematu w ten sposób, że mam wszystkich tych materiałów, powiedzmy, na stanie ileś. Załóżmy, wyobraźmy sobie, że mamy bardzo potężną prototypownię i robimy zlecenia tam różnych innych klientów, na przykład na właśnie jakiegoś rodzaju prototypy. Dlatego nie mamy problemu z materiałem, ale gdybyśmy na przykład nie mieli i chcieli to zrobić od zera, według każdego półfabrykatu z osobna, no to wtedy musielibyśmy tak zamówić pewnie 6 metrów rury Fi45x12, pewnie z 6 metrów pręta Fi7, czy tam może się udałoby kupić 3 metry, no i to wszystko wiadomo ekstra cena, do tego obróbka, narzędzia i tak dalej, więc wspierałaby się całkiem fajna suma. Natomiast w przypadku odlewu tak naprawdę koszty poniesione są raz bardzo wysokie do wykonania formy. No oczywiście forma do wykonania czegoś takiego również jest bardzo skomplikowana. Powiem szczerze sam, że nie wiem czy, znaczy bo ja ogólnie jeżeli chodzi o formy nie mam za bardzo tam jakby podstaw do tego pojęcia jak te formy się tam dokładnie projektuje, także pewnie bym nie był w stanie zaprojektować takiej formy, a jakby ktoś mi powiedział na czym to wszystko polega, to pewnie bym załapał. Natomiast cóż, widać, że jakby tutaj sposób wykonania obróbki, czy też uzyskania takiego korpusu przez odlewanie jest najlepszym rozwiązaniem w tym przypadku. I teraz, jeżeli chodzi o wątpliwości co do wytrzymałości, wrzuciłem tutaj taką uproszczoną symulację poprzez nacisk, dlatego tutaj uzyskałem też pewne nie do końca rzeczywiste odkształcenia, w związku z tym, że nie użyłem tutaj czpieni, które byłyby obciążone, a przystawiłem siłę wprost do otworów. Także tutaj jest jakby pierwsze odchylenie warunku brzegowego od rzeczywistości. Natomiast drugie takie, że unieruchomienie całkowite otworów w tej belerce, co spowodowało, że jakby nie obserwowałem, co się dzieje tak do końca z tą belką. Skupiłem się bardziej tutaj jakby na łącznikach i dlatego jakby one są tutaj najbardziej wyeksponowane w tym momencie, uzyskane wartości naprężeń. Być może gdzieś ten punkt maksymalny znajduje się właśnie od strony kontaktu łącznika z tulejką.
Natomiast na dobrą sprawę przy tych danych materiałach, które zostały użyte, no to faktycznie przy tej sile, powiedzmy około tam 8 kilo bodajże, która tam była wtedy przenoszona, no nie są najgorsze, aczkolwiek przy wielokrotnym takim używaniu czy bardzo dużym nacisku, no to miałbym obawę, czy tutaj się coś złego nie wydarzy. Także prawdopodobnie jest to jakby węzeł, jeżeli chodzi o ten łącznik, który pasowałoby przemyśleć raz jeszcze i się nad nim zastanowić. Także tutaj ideału nie ma i można to spróbować rozwiązać w sposób lepszy, winny. Być może pomogłoby samo pogrubienie tej ścianki, czyli wykorzystanie tego profilu na maksa z zachowaniem jakichś niedużych wartości odchyłek, ponieważ i tak to większość zostanie tutaj sfrezowana do wykończenia. To by było teraz na tyle w tym miejscu. I teraz kolejna sprawa taka, że po złożeniu wygląda ten element w ten sposób, czyli tutaj mamy rysunek, powiedzmy, pseudozłożeniowy, ponieważ nie ma tabliczki. Tabliczki z częściami nie ma, dlatego że jeszcze je sobie nie skonfigurowałem. Powiedzmy, opanowałem wstępnie sobie tą tabliczkę rysunkową, żeby tak symbolicznie była, że ten rysunek, że ta tabliczka faktycznie jest przy tym rysunku, natomiast te tabliczki jeszcze nie mam, a ta domyślna, że tak powiem, nijak się nie komponuje z tym. Dlatego jest tylko przedstawiony sam półwidok, półprzekrój dla tego złożenia, żeby było widać właśnie, w jaki sposób jest to zmontowane, czyli mamy podstawa na wkręty, słupki, tutaj połączenie klejone przez dobór jakiegoś odpowiedniego kleju, jeżeli chodzi o połączenie metali kolorowych dokładnie w tym momencie. Łącznik i tulejka, no i mamy gotowy element. Tutaj mamy też pasowanie, żeby było to w miarę usztywnione tutaj w tym miejscu. Przeliczone odchyłki, wymiary, różnice do porównania z tym, co było w korpusie oryginalnym, czyli mniej więcej jak te wymiary się rozkładają. Tutaj mamy 68 plus 10, 78, jeżeli chodzi o rozstaw, odległość od podstawy do otworów, także można powiedzieć, że tu jest się blisko. Aha, jeszcze jedna rzecz po tym 75 mi się przypomniała, mianowicie taka, że ktoś powiedział, że ale sobie tutaj wymyśliłem 46-45, a nie zrobiłem wprost. No to sprawa jest taka, że jeżeli ktoś by to robił, tym bardziej, że tu jest w nominale dla 46 mm, czyli jesteśmy w tym miejscu, to jest plus minus 3 dychy, czyli na dobrą sprawę, i tak ktoś by sobie wybrał, powiedzmy, 46,5 i robił na ten wymiar, a reszta to, co by wyszła z maszyny, jakby zostało ucięte. Także tutaj tak naprawdę w tym temacie zostałoby to po prostu zaokrąglone jakby do podania maszyny, czy nawet jeżeli ktoś by wpisał taki wymiar w maszynę, to i tak tutaj w przypadku takiego materiału nie byłoby problemu się w tej tolerancji zmieścić, czyli dokładnie w odchyłce 6 dyszek. To jest ponad pół milimetra, więc to jest tak naprawdę dla takiego detalu to jest kilometr. No i tak bym to widział ze swojej strony. No i tutaj to, co było na koniec, czyli jakby tutaj porównanie tych dwóch konstrukcji, czyli odlewana, ta zaproponowała przeze mnie, jako ten prototyp, powiedzmy, tutaj już zmontowane, no i tu do porównania z tym oryginałem, także tak to mniej więcej się wygląda, tak to się prezentuje. I teraz to by było to i to, co chciałem jeszcze podpowiedzieć. Napisałem dokładnie wczoraj taki wpis na portalu Wykop, że z racji jakby panującej sytuacji widziane jako niebezpieczne w związku z panującym wirusem, no różne są zalecenia, wiele osób jest skierowanych na kwarantannę, jest zwolnionych, ma urlopy, pracują w domu, no i też wiąże się to z tym, że każdy tam poszukuje jakiegoś rodzaju zajęcia. No i też chciałbym tutaj wyjść naprzeciw i dać coś chociaż odrobinę od siebie, mianowicie taką, że jakiś czas temu skończyłem modelować taki z kilkudziesięciu złożony taki pewien twór, jak to napisałem w tym poście, i on miał być przedstawiony w ramach ciekawostki, jakby pokazać to, że oprócz tego, że robię coś pod kanał, to też jakby do tego kanału dodatkowo robię rzeczy, żeby po prostu tam pokazać, co mi po głowie chodzi, jakie inne ciekawe twory mi się układają. I to miało być
takie jako ciekawostka zaprezentowana. Natomiast stwierdziłem, żeby troszkę poćwiczyć, a tam są proste elementy. Dla tym bardziej, jak tam zostało w poście przez jednego z czytelników zauważone, zwykle staram się bardzo łopatologicznie, jak to było napisane, tłumaczyć co, gdzie, jak, dlaczego, w jaki sposób. Także w trakcie tworzenia tych detali również tą łopatologiczność tłumaczenia będę chciał zostawić, żeby faktycznie ktoś, kto zaczyna pierwszy raz, było to dla niego jasne, czytelne i zrozumiałe. I teraz tak, będą to bardzo krótkie odcinki, czyli bez zbędnego rozgadywania się i one będą wrzucane najczęściej jak będę w stanie, czyli może będzie się udawało na przykład co dzień, co dwa dni wrzucać. Po wykonaniu, powiedzmy, nie wiem, w zależności od skomplikowania tego detalu w tej jego prostocie, czyli jeżeli będzie, powiedzmy, bardzo tam raptem trzy wymiary, no to powiedzmy zrobię może w ciągu jednego nagrania dwa detale, ale w przypadku więcej tych wymiarów, gdzie tam trzeba będzie coś nadać, no to powiedzmy jeden detal, tak żeby na bieżąco można sobie to było zapisywać, odtwarzać. I jakbym chciał zakończyć na samym detalowaniu. Natomiast waszym zadaniem byłoby odgadnięcie, co to jest za twór i poskładanie tego w całość. Tak, w ramach troszkę pomyślenia może i też pokombinowania, co tam mi wyszło, a gdyby były jakieś trudności, no to wtedy na przykład będę robił dalej jakieś złożenia. To myślę, że sprawa do dogadania. I to by było na tyle. Jeszcze tam dodam, że pod jednym z moich odcinków pojawił się bardzo ciekawy komentarz, natomiast dotyczący tego, jak, czy jest jakaś norma związana z fazowaniem pod wykonanie gwintów, otworów. I ten temat myślę, że w ramach jakiegoś dodatkowego nagrania chyba rozwiążę. Ewentualnie, jeżeli nic ciekawego mi nie wyjdzie, może w ten sposób to powiem, to wtedy ten komentarz umieszczę pod, jako odpowiedź do komentarza, ale myślę, że uda mi się coś fajnego w ramach takiej ciekawostki edukacyjnej również nagrać. A na ten moment dziękuję za uwagę, dziękuję firmie Solid Expert za możliwość korzystania z programu SolidWorks. I zachęcam do zapoznania się z ofertą, z bazą wiedzy również, która tutaj jest dostępna na stronie firmy Solid Expert. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.